O tym, proszę Państwa, kto jest, jak się to mówi, ojcem klasycznej operetki, no o tym Państwo na pewno doskonale wiecie. Jakub Offenbach, oczywiście twórca Orfeusza w piekle, Pięknej Heleny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy po raz pierwszy użyto w ogóle słowa operetka, tego Państwo prawdopodobnie nie wiecie, a ja wiem, bo muszę Państwu powiedzieć, że ja przed każdym podwieczorkiem staram się coś szczególnego takiego wyszukać, nauczyć się czegoś, żeby potem Państwu zaimponować, zaszokować Państwa moją rzekomą wielką erudycją. Otóż słowa operetka użył po raz pierwszy właśnie Jakub Offenbach w roku 1856 na określenie swojego utworu La Rose de Saint-Flour. Potem przejęli to określenie inni, początkowo w Paryżu, a później także w Wiedniu, no bo Wiedeń stał się w ogóle apogeum twórczości operetkowej i właśnie operetką wiedeńską. Za chwilę się zajmiemy, a ściślej mówiąc, zajmie się tym Witold Maturka. Powiedział do niej tak, gdy ci zaufania brak, niechaj nas połączy ksiądz, lecz ona rzecze drwią.
śpiewał solista warszawskiej opery kameralnej Witold